A zatem wracam do tej myśli. Rokrocznie będziemy debatować na temat edukacji, problemów, które występują w edukacji. Formuła tego forum jest nieco inna niż w tym roku. W tym roku chcemy, przepraszam za sformułowanie, rozprawić się z wynikami egzaminu zewnętrznego, bo ten wątek był podejmowany. Czyli analiza, interpretacja wyników egzaminu zewnętrznych w dwóch takich częściach tego forum. Pierwsza debata z udziałem osób reprezentujących różne środowiska. I tutaj chcemy zapytać, na ile ważne dla tych osób są informacje zawarte w wynikach egzaminów zewnętrznych, zwłaszcza w rankingu. I druga część w trzech panelach będzie odbywać się. Pierwszy panel, uczeń i jego środowisko, to jest czynnik, który ma bezpośredni wpływ na osiągnięcia uczniów, czyli uczeń i jego środowisko. Drugi panel, nauczyciel i jego warsztat. I trzeci, dyrektor i kierowanie placówką, czyli zarządzanie placówką. W takich trzech panelach oczekiwanie pana marszałka jest takie, ażeby wypracować, żeby to nie była tylko taka debata, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł się wypowiedzieć, ale żeby z tego takie wnioski konkretne sformułować, które będą przełożone na działania. I my chcielibyśmy rozpocząć te działania zaraz po forum i na następnym forum chcielibyśmy jak gdyby rozliczyć się z tego, co udało nam się zrealizować. I to jest pierwszy element budowania czegoś, co my nazywamy docelowo systemem zapewnienia jakości pomocy i edukacji. Jednym z tych narzędzi będzie właśnie forum, rokrocznie odbywający się. Drugie, chcemy powołać Wojewódzką Radę Oświatową, co wynika z ustawy o systemie oświaty. Nazwiemy ją z całą pewnością Pomorską Radą Oświatową. W tej chwili już w ramach projektu Zdolni z Pomorza powołujemy tak zwaną Radę Konsultacyjną. Przedstawiciele różnych środowisk, naukowcy, posłowie, pracownicy różnych ośrodków, podmiotów. Rada Konsultacyjna wkrótce przekształci się właśnie w tę Wojewódzką Radę Oświatową. To jest taki drugi element. I w końcu to, co jest najważniejsze, co wynika ze strategii rozwoju województwa pomorskiego na lata 2014-2020, czyli regionalny program strategiczny, aktywność zawodowa i społeczna, gdzie jednym z elementów jest również edukacja, nie tylko, tam szeroko jest, tak horyzontalnie edukacja jest ujęta. W każdym razie chcielibyśmy doprowadzić ostatecznie do tego, żeby ze wszystkimi takimi instytucjami, podmiotami, które mają wpływ na edukację, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Uczelnia Wyższa, żeby powstał system zapewnienia jakości pomorskiej edukacji. Tak, do tego chcielibyśmy doprowadzić. Mam dla Państwa zaproszenie. Ja złożę na ręce Pani Przewodniczącej. Tak imienne. Zapraszamy, zależy nam na Państwa udziale, bo jeszcze raz powtórzę bez kokieterii, że to Państwa inicjatywa tak naprawdę. Abyśmy podyskutowali o wynikach egzaminu zewnętrznego w naszym województwie, o relacji między tymi wynikami a wynikami innych województw. Tak? Chcemy się po prostu zastanowić, czy jest źle, że trzeba Straż Pożarną Edukacyjną. Czy jest dobrze, żeby było. Tak, Panie Przewodniczący, przed przekazaniem tego zaproszenie w program. Dobrze. Zapraszam. No właśnie, zaczynamy. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Przekażę na pewno pod koniec komisji. A teraz zaczynamy, bo mamy inne komisje, które już będą. O, dziękuję. Dzień dobry Panie Radniku. Więc słuchajcie, punkt pierwszy naszej komisji, przyjęcie porządku obrad. Proszę bardzo, mamy w tej chwili kworum. Kto jest za przyjęciem protokołu nr 25/12 z dnia 21 września 2013 roku? Kto jest za? Dobra. W punkcie trzecim prosimy pana dyrektora o przedstawienie sprawy zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa pomorskiego na lata 2012-2026. Wraz z autopoprawką. Druk numer 577 i druk numer 577a. Proszę Państwa, wieloletnia prognoza finansowa, czy zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, one też będą w
uchwale budżetowej, to jest zmiany dotyczące budżetu. Jeżeli chodzi o Państwa komisję tematyczną, to w wieloletniej prognozie finansowej ulega zmianie plan czy realizacja zadania związanego z pomocą biblioteką cyfrową w Śląsku. Tutaj dokonujemy zmniejszenia limitu wydatków na 71 939 zł. Do realizacji, które były zaplanowane w 2012 roku, o podziale na środki własne województwa i środki z Unii Europejskiej w związku z oszczędnościami wynikającymi z przetargów i te pieniądze odpowiednio Departament Edukacji zagospodarował. Tak samo mamy zmianę też związane z oszczędnościami w Bibliotece Cyfrowej, Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej w Gdańsku. Tutaj zmniejszamy limity i środki własne i środki unijne. Łączna kwota 160 038 zł. Mamy szereg zmian dotyczących wydatków w zadaniach dotyczących Pomorskie Dobry Kurs na Edukację. Te zadania są w kilku miejscach. Zadanie numer 7. To szkolnictwo zawodowe w regionie. Tutaj dokonujemy przeniesienia na kwotę wydatków bieżących, które zaplanowane są w 2012 roku do majątkowych. To nie jest duża kwota. Niestety zadanie proceduralne trzeba ją ująć. To jest 431 zł. Drugie zadanie, Pomorski Kurs na Edukację, program pomocy stypendialnej 7430. Następnie Pomorski Kurs na Edukację, kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską. Tutaj jest przeniesienie środków na kwotę 14 857 zł. Inno doktorant, stypendia dla doktorantów 5. edycja. To jest kwota 1 976 803. I tutaj mamy wyszczególnione kwoty na 2012 rok 49 603 zł i 2013 1 927 200 zł. To są wszystkie zadania w wieloletniej prognozie finansowej, które dotyczą Państwa Komisji. I od razu przechodzę też do autopoprawki, druk 577a. W tej autopoprawce jedno zadanie, już tu mówiłem wcześniej, w związku z tym, że wykonawca przed właściwie wypowiedzianą umowę, jeżeli chodzi o realizację zadania Teatr Szekspirowski. 2,5 miliona złotych przechodzi z tego roku na 2013 rok, więc trzeba dokonać odpowiednich zmian w UPF-ie. To są zmiany w autopoprawce do wieloletniej prognozy finansowej. Może od razu przejdę do tej drugiej uchwały, do zmiany w budżecie. Rok 578 to łącznie dochody i wydatki per saldo zwiększamy o 303 298 zł. Jeżeli chodzi o dochody dotyczące edukacji, to oświata i wychowanie, tutaj zwiększamy plan dochodów per saldo o 28 528 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększamy dochody o 16 000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, to tutaj jest, jak Państwo wiecie, taka bardzo ważna pozycja, dosyć rozbudowane, jeżeli chodzi o uzasadnienie, bo uchwalamy rezerwę celową, która była przeznaczona na wydatki związane z edukacją, a przede wszystkim na skutki czy podniesienie pensji nauczycieli w związku z kartą nauczyciela. Więc po przeliczeniu, po wyliczeniu już dokładnie jest tutaj kwota w oświacie i wychowania, włącznie plan wydatków zwiększamy per saldo o 3 129 401. I tu jest bardzo szczegółowe rozpisanie w ogóle tych wszystkich wydatków. I w edukacyjnej opiece wychowawczej jest to kwota 983 959 zł. No i teraz jeszcze, jeżeli chodzi o tę poprawkę do tej uchwały, to tu też mamy wydatki dotyczące Teatru Szekspirowskiego, to 2,5 miliona złotych na 2013 rok. To są wszystkie zmiany w jednej i drugiej uchwale i proszę o pozytywne zasugerowanie tego projektu. Dobrze, mi się wydaje, że proszę bardzo, kto ma uwagi, rozpoczynamy dyskusję na temat budżetu.
Czy mamy jeszcze jakieś uwagi? To już było to wielokrotnie dyskutowane. Wiemy o tych zmianach. No wiadomo, że przyrostki. Coś tam się stało, panie dyrektorze, w sprawie tego, że przesunięty, tak? To została zadana umowa. Znaczy, no ja nie czuję się do końca kompetentny, żeby no państwu udzielić informacji, która może być uznana za wyczerpującą. Nie, ja nie, mogę, no, mogę mniej więcej powtórzyć to, co państwo mogliście przeczytać w gazetach. No, niestety zasada domina działa. I to, co zaczęło się od autostrad, w tej chwili przez serię bankructw czy niewydolności finansowych różnych firm budowlanych rozprzestrzenia się na cały sektor budowlany. I no, niestety ofiarą tego padają jakby ogromne konsorcja czy ogromne firmy budowlane, takie jak Polakwa, która jest głównym wykonawcą Teatru Szekspirowskiego. Wedle mojej wiedzy tam od wielu miesięcy prace nie postępowały zgodnie z harmonogramem, występowały po prostu opóźnienia przy różnych fazach prac, sięgające tak daleko, że niektórzy podwykonawcy zaczęli schodzić z placu budowy, gdyż od wielu miesięcy nie otrzymywali od Polaków wynagrodzenia. Czyli dokładne powtórzenie tego, co się działo na budowie wielu autostrad. Czy nasz sektor budowlany po prostu przeliczył się z siłami? Czy to są pewne błędy ze strony, cały czas mówię, wykonawców dotyczące polityki przetargowej, tak? Czyli oni po prostu dawali niskie stawki, żeby za wszelką cenę dostać kontrakt, no i potem się okazywało, że nie są w stanie sfinansować tego kontraktu. No i z wielką przykrością muszę stwierdzić, to samo dokładnie się powtórzyło tutaj, sytuacja doszła do tego, że według samego wykonawcy opóźnienie harmonogramowe wynosiło 7 miesięcy. Według obliczeń na takich zewnętrznych, nawet więcej, mogłoby, można powiedzieć, że sięga właściwie nawet roku. I państwo widzicie, tak, ta główna skorupa właściwie stoi. Tak. To, co tam trzeba było z tego betonu wylać. No to jest to, co robiła sama Polakwa. Natomiast prace bardziej szczegółowe, wszystkie przyłącza, elektryki, kanalizacje i tak dalej, rury, to wszystko, do czego potrzeba tych podwykonawców, to wszystko w pewnym momencie stanęło. W związku z tym kierownictwo Teatru Gdańskiego, Teatru Szekspirowskiego podjęło decyzję bardzo trudną i oczywiście konsultowaną w jakimś stopniu zarówno z Urzędem Miejskim, jak i z naszym urzędem, podjęło decyzję o wypowiedzeniu kontraktu Polakwie. Co więcej, Polakwa została obciążona karnymi opłatami, odsetkami od tych niewykonanych zadań. Z tego co wiem, to te karne naliczone sumy sięgają już ładnych paru milionów złotych. Oczywiście to jest taka sytuacja bardzo trudna, bo Polakwa broni się tam, próbuje różne argumenty przedstawiać, jakieś harmonogramy, że ona jednak jest w stanie uratować te inwestycje, ale z tego co ja wiem, nie była w stanie Polakwa przedstawić wiarygodnych dokumentów gwarantujących finansowanie tych kolejnych etapów. Czyli po prostu prawdopodobnie możemy domniemywać, że Polakwa traci płynność finansową. Czyli żaden bank nie chce już zagwarantować na piśmie, że te kolejne etapy prac będą finansowane z kolejnych kredytów udzielonych przez bank czy konsorcjum bankowe. W tej sytuacji Gdański Teatr Szekspirowski podtrzymał decyzję mimo przeróżnych odwołań Polakwy. Oczywiście Polakwa może pójść do sądu i z tego mogą być jeszcze przeróżne korowody, no to państwo wiecie przecież, jak to jest w naszej praktyce. Natomiast Teatr Szekspirowski ogłosił, czy jakby w tych dniach ogłosił nowy przetarg, czyli jest poszukiwanie nowego wykonawcy. Według różnych tam obliczeń, które fachowcy od budownictwa przedstawiali, ta strata czasu, no to opóźnienie jest do nadrobienia w jakimś stopniu. No może nie tak, że nowy wykonawca od razu nadgoni harmonogram, no ale jakby zmniejszy to opóźnienie wykonania. Oczywiście mówimy w ciemno, no bo jeszcze nie ma tego nowego wykonawcy. Powtarzam, jest przetarg, będzie próba wyłonienia jakiegoś nowego wykonawcy. Wiecie państwo, no tak to jest, że tutaj jedna duża firma no pada, czy w każdym razie ma trudności, zawsze pojawiają się jakieś kolejne. To jest decyzyjny,
a ten boom na wielkie inwestycje no powoli się kończy. To znaczy oczywiście trwają ogromne inwestycje, ale żeby tak wiele było nowych przetargów, to już nie można powiedzieć. Jest ich znacznie mniej niż było w latach poprzednich. Oczywiście dla nas jest to sytuacja no, bardzo nieprzyjemna i z powodów merytorycznych, bo chcielibyśmy, żeby jak najszybciej ten budynek był. I z powodów wizerunkowych, co prawda, tym głównym prowadzącym jakby organem jest Urząd Miasta. My jesteśmy tym wspomagającym. No niemniej oczywiście przyznajemy się, to nie jest tak, że się odcinamy od całego tego przedsięwzięcia. No a wreszcie, jak rozumiem, panie skarbniku, to dla nas jest to też te przesunięcia tych sum wewnątrz WPF-u. Znaczy to są sumy jakby jak z naszej strony gwarantowane, ten nasz udział w tej inwestycji układa własne. Ale to przesunięcie nawet z roku na rok jest dla nas niekorzystne. My wolelibyśmy wydać te pieniądze wcześniej, zgodnie z terminarzem. Niestety nie mamy na to wpływu. Znaczy to jest kwestia niezależna jakby z jednej strony, bo od teatru, bo taka jest sytuacja w tej chwili tych dużych firm, natomiast dla nas jest to zagrożenie jakby dwóch obszarów. Pierwsze to jest to, że musimy znaleźć źródła finansowania. Nie ma jakby automatycznego przeniesienia z tego roku na następny, bo teraz nie ma, ale jest. Znaczy jest przeniesienie, ale trzeba znaleźć w projekcie budżetu na 2013 rok źródło finansowania przeniesionych kosztów. To nie jest, bo tak się wydawałoby, że jak w tym roku czegoś nie zrobię, to mam te pieniądze niby i mogę sobie je przeznaczyć następnym. Tak prosto w budżecie to nie jest. No niestety. To przepada jakby w tym starym roku i potem się go trwa. Ale najgorsza sytuacja jest taka, że każde przesunięcie w czasie, czy to samo było w szpitalu wojewódzkim, jak żeśmy tą firmę zrezygnowali, teraz Mostostar w naszym szpitalu, centrum traumatologicznym. Każde takie przesunięcie rodzi ze sobą skutki finansowe. Nie ma zdań, żeby ktoś zrobił, nie wierzę, żeby ktoś zrobił za te same pieniądze. Więc każdy nowy wykonawca będzie żądał większych pieniędzy, a większe pieniądze to obciążenie naszego budżetu, na który na dzień dzisiejszy. A dlaczego miałby żądać większe pieniądze? No, jak on sobie policzy, robi inwentaryzację. To nie, bo prawdopodobnie to, co mówił pan dyrektor, że tamta firma wchodziła w taki dobór cenowo, oni teraz te ceny urealniają do wartości normalnych i teraz okaże się, że ta różnica, ktoś musi za to zapłacić. No. Wprawdzie Gdańsk jest tu prowadzącym, głównym dowodzącym, ale koszty się rozkładają po 50% z Gdańskim, także skutki jakby ewentualnego zwiększenia środków na realizację tego, to grożą nam w postaci. Na razie nie mamy takich źródeł, ale zobaczymy, zobaczymy jak będzie to w przetargu, ale należy się spodziewać, że będą jeszcze jakieś dodatkowe koszty związane z realizacją tej inwestycji w przyszłości. To tylko tyle i aż tyle, bo więcej nie ma sensu mówić. Mówi pan dyrektor, że raczej nie ma. Nie ma. Dlatego, że pamiętajcie, że to jest projekt zagrożenia czasowego. Minister ewentualnie nawet użył w czasie ten projekt. Nie widzę tutaj zagrożeń. To jest N plus 2, więc nawet ten do 2013 to jeszcze mamy zakładkę 2 lata do rozliczenia, więc tutaj dobrze. Nie widziałbym chyba takiego. Jeszcze jeśli można słuchać, to ja bym chciał też, w obronie trochę, znaczy nikt nie atakuje, ale różne na ten temat mogą chodzić komentarze. Tutaj, jeżeli chodzi o dyrekcję Gdańskiego Teatru Spiszowskiego, to oni naprawdę robili co mogli. Dyrektor Ziołkowski to praktycznie w kaloszach nie schodził z placu budowy. Tylko proszę Państwa, to jest systemowe. No to jest systemowe. Jeszcze te mniejsze różne inwestycje, to się udało. To co się tam, Święty Jan, czy Swołowo, czy Ustka, to się uda. Ale właściwie wszystkie większe inwestycje są obarczone dokładnie tym samym grzechem, czyli dumpingowe ceny w momencie. Tak, obniżone ceny. Potem to się wszystko rozkłada. Myśmy już mieli ostrzeżenie na wiosnę tego roku, kiedy otwieraliśmy Centrum Kultury Morskiej, bardzo też piękny obiekt przecież, z którym nie mieliśmy nic wspólnego, bo to jest inwestycja Centralnego Muzeum Morskiego, czyli placówki państwowej. Tak? To jest państwowe muzeum. Niemniej dowiedziałem się z dyrektora Litwina, że Polakwa, która też była wykonawcą, spóźniła wszystko o rok.
I mimo, że ta inwestycja była znacznie mniejsza i odbywała się wcześniej, czyli w korzystniejszym czasie, żaden etap nie był dotrzymany, wszystko trzeba było jakby wyrywać. Też naliczono karne odsetki, zawyżki z tydzień i tak dalej. Czyli niestety to jest niezależne od nas. To jest tak, no nie tylko z wydatki GOBA, że w jakiś sposób też jest pewnie praca zabezpieczenia. Także wyrywająca firma musi mieć zabezpieczenie kontroli nad tym zabezpieczeniem. Tak, no, w momencie, kiedy przystępuje do przetargu, ona ma te papiery uwzględniające, tylko potem inwestycja trwa parę lat, a jak ona ma takich wygranych przetargów 10 równocześnie, no to po prostu się na tym rozkłada, bo oni liczą, że jedno skończą z tego finansują drugie. Coś im się opóźni, nie dostaną w pole pieniędzy, już nie ma na to drugie i to jest ten efekt dogodny. Ale wiedzą o tym, że potem to się po kolei. Trochę się ludzi przejechało na tym wielkim biznesie w świecie. Miejmy nadzieję, że teatr powstanie. Ja mam pytanie dotyczące oświaty, tam wzrost około 3 milionów, prawda? To dotyczy wzrostu płac, czy to dotyczy na przykład wynagrodzeń dotyczących na przykład tej średniej, którą trzeba. Nie. Wydaje nam się opłuciec, nie dopłacamy. Natomiast to są skutki podwyżek. Ewidentnie skutki zresztą przewidywane przez nas i dlatego w takim wymiarze rezerwacyjnym. Także to są skutki podwyżek. Znaczy już ja zauważyliście Państwo w nowym, bo jeszcze nie, bo ten projekt się buduje i do 15 będziemy mieli projekt na 2013. Już takiej rezerwy nie ma w 2013. Ale nie ma podwyżek. Ale też nie ma podwyżek. W związku z tym myśmy już uwzględnili ten wolumen wzrostowy w projekcie budżetu. Także tutaj już nie ma jakby powrotu. Czyli na ile lat dostarczy? Tego nie wiadomo. Tu siedzą na okresie, jakby dążyć do średniej europejskiej, to jeszcze daleko. Nie, tylko tyle, że nie ma podwyżek, a skutki tych podwyżek właśnie. Będą. 3 miliony mamy na przyszły rok, ale już mamy w budżecie zagwarantowane. Dobrze, jeszcze jakieś pytanie? Przystępujemy do przegłosowania dwóch projektów uchwał. Może zaopiniujemy najpierw druk 577 numer i również poprawkę razem możemy. 577A. Kto jest za przyjęciem, pozytywnym przyjęciem projektu? Już się nie pytam, kto jest przeciw, bo wiadomo, wszyscy jesteśmy za, ale mamy drugi punkt. Projekt teraz ten druk numer 578 i 578A na rok 2012. Kto jest za przyjęciem projektu, pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Tak. W punkcie 5 poprosimy o przedstawienie projektu uchwały sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa pomorskiego z druku nr 564. Tak, szanowni Państwo, chciałem prosić o poparcie tego projektu uchwały. Oczywiście, jak Państwo pamiętacie, przyznawaliśmy te dotacje w pierwszym kwartale, no, zgodnie z kalendarzem proceduralnym po konkursie. Tymczasem zaistniała taka sytuacja, że nastąpiły, dla Pani Przewodnicząca, oszczędności przetargowe. Znów te przetargi padły trochę niżej, ale w tym wypadku no się nie boimy, bo to jest zupełnie inna sytuacja, są znacznie mniejsze prace. No to są, nie ma podwykonawców. Nie ma podwykonawców, to jest na ogół jeden wykonawca, czyli to są przecież prace rzędu kilkudziesięciu tysięcy, góra kilkuset. I no jednak to jest wykonywane w ciągu paru miesięcy, czy nawet czasami jeszcze szybciej. Krótko mówiąc, tutaj te oszczędności są realne. To nie jest jakaś wirtualna kwota, tylko to są realne oszczędności i bardzo chcielibyśmy je wykorzystać, bo jak Państwo wiecie, potrzeby są ogromne. Ta lista zgłoszonych wniosków jest ogromna, przy czym ja mówię tylko o takich, ja nie mówię o jakby pełnej liście potrzeb, ja mówię o takich sytuacjach, gdzie już jest ta inwestycja gotowa, tak? Czyli jest jakiś montaż finansowy, jest oczywiście pozwolenie na budowę, są spełnione wszystkie wymogi formalne, natomiast brakuje trochę pieniędzy, tak? I my możemy wkroczyć. No tutaj komisja się w związku z tym zebrała jeszcze raz i po analizie tej listy zaproponowała dwie takie dotacje. Po pierwsze,
to się mieści w tych kwotach, które mamy. Po drugie, to są rzeczy, które są jeszcze w tym roku wykonalne, bo no niestety my musimy finansować ten program w czasie roku budżetowego, czyli to musi być do końca roku wykonane, rozliczone. No, czasu zostało bardzo mało, ale możemy z tych pieniędzy dołożyć się, 56 tysięcy proponujemy dołożyć do kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku. I tam jest niezbędny remont wieży. I drugi wniosek to są 43 tysiące, które dołożylibyśmy do renowacji posadzki kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Garczynie. To jest taka posadzka cementowa, która kurzy, to jest bardzo niekorzystne, no tak. Zwłaszcza dla drewnianych elementów. Więc tam byłaby częściowa w ogóle wymiana tej posadzki. I obie te prace są wykonalne w tym roku. Tak. Dlatego również taka propozycja z naszej strony. Pytania? No, to jest sobie szczegółowo. Witamy Panią Anię Gwiazdę. I wydaje się, że najlepiej wiecie, co jest realne. Jest tak mało czasu, że właściwie został listopad, połowa grudnia i trzeba to, bo to trzeba jeszcze rozliczyć. Więc jeżeli to są realne rzeczy, no niezbędne, bo ja to gdzieś czytałam, to było w jakichś planach, tak? Znaczy było tak, że na tej liście rezerwowej, czyli tym, które formalnie były dobrze zaopiniowane, nie miały żadnych błędów, tyle nikt, którego nie przyznaliśmy środków, bo były rzeczy ważniejsze. Nie przyznaliśmy tylko i wyłącznie z braku środków. Tyle tylko, że z tych braków środków te 11 projektów w sumie musielibyśmy mieć oszczędności przetargowych milion. A nawet jeśli nie mamy, mieliśmy w budżecie wyjściowym. Mm-hmm. Bo wyjściowy nasz budżet był 750, więc w ogóle nie ma o czym dyskutować. No to jest chyba, nie ma co. No, a ponieważ to są dwa miesiące, to a mieliśmy wniosek, znaczy dobijał się do nas Słupsk, że nie mogą się spiąć, prace są w trakcie, niepopłacone faktury i do końca roku wydadzą. To sama sytuacja była w Garczynie, że na bieżąco nas pytano, czy są jeszcze jakieś oszczędności, żeby można było wykorzystać. W związku z powyższym, skoro te 90 tysięcy wpadło, to duża oszczędność na cały budżet. No, 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 no 90. To jest przeszłość. Słupsk potrafi się spiąć. To prawda. Tak? Tak. To jest subregion, że wyposażenie szpitala. Tak, jeżeli jest możliwość, że coś wykorzystać się zbieramy wszyscy. No, tak, no, to musimy być partnerami po drugiej stronie. My nie przyjedziemy, nie zrobimy tego. No, dobrze. A na przykład w Garczynie jest niesamowicie poukładany ksiądz, który po prostu siedzi w strzemionach, tylko mu dać pieniądze, to wszystko. Tak jak w Kartuzie. No to tacy ludzie mają szansę. Dziękujemy ślicznie i aby się to wszystko poszło tak jak trzeba. Poprosimy pana dyrektora Włodzimierza Szadyka-Szalskiego o przedstawienie sprawy doktoratu. Pani Przewodnicząca, Szanowna Komisja, 24 września Sejm przyjął uchwałę, w której został przyjęty też regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich. A w tej uchwale wniesie taki zapis, że w przypadku konieczności zwrotu części zapłaconych tych kwot będziemy obciążali także odsetkami ustawowymi tych, którzy te stypendia pobrali nie należą. A dzisiaj proponujemy zmianę. Chcemy wprowadzić taki zapis, że to będą odsetki tak jak od zaległości podatkowych naliczane. Taki mamy obowiązek. Zdyscyplinowanie. Tak, trochę zaostrzamy. Tam jest odsetki ustawowe też około 13%, a od zaległości podatkowych około 14,5%. To jest tylko jedna zmiana i w kilku paragrafach, ponieważ to się odnosi od kilku paragrafów. Bo to się odbija jakby Tak. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem, ja przeczytam, będę was torturować, dobrze? Więc za czym jesteśmy za? Jesteśmy za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały sejmiku z dnia 24.2012 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady, warunki, tryb przyznawania oraz przekazywania stypendium doktorantom oraz określający tryb, zasady, zasady i zakres pracy komisji stypendialnej w ramach projektu Inno Doktora, za którym byliśmy za, bardzo pamiętacie. Stypendia dla doktoratów, piąta to była edycja,
No i to jest druk numer 582. Głosujemy. To jest za. Aniu, jesteś za? Ania, jestem za. Dobrze. Bardzo dziękuję, przegłosowaliśmy ten ważny punkt. Ilia, ja miałam do pana dyrektora Działu Kultury pytanie. Bardzo proszę, głośno, my też chcemy wziąć udział. Tak, chciałam wziąć udział w dyskusji. Właśnie, ja też mam do pana dyrektora. Nie ma tam na ucho. Formalne. Nie na ucho. Dobra. Bardzo proszę. Pytanie jeszcze. Jeszcze pytanie. Drodzy Państwo, ponieważ ja chcę podzielić się pewną taką uwagą, która skupiła nas właściwie dużo czasu na komisji rewizyjnej. Sprawa dotyczyła strategii rozwoju województwa pomorskiego. Tam wniesiono uwagę co do nie naniesienia pewnych poprawek dotyczących konsultacji wcześniejszych. I rzeczywiście były tam przedstawiciele właściwie dwóch takich stowarzyszeń, które mówiły o jakby nieuwzględnieniu strategii dość ważnego zapisu dotyczącego wyszczególnienia w prawie w celach strategicznych ochrony zabytków dziedzictwa narodowego. I wprawdzie myśmy na komisji rozstrzygali jakby zasadność przyjęcia tej uwagi pani albo nie, gdzie otrzymaliśmy dość jasną informację, że konsultacji i uwagi to nie znaczy, że te rzeczy wszystkie znajdują się w strategii. Oczywiście one są katalogowane, natomiast czy strategia została przyjęta? Ja miałam taki okres akurat nieobecności tutaj w sejmiku. Czy rzeczywiście komisja nie, czy też pan reprezentujący wydział nie zauważa, że nie wypuklono w sposób należny tego zadania? W ogóle nie ma mowy o kulturze. On jest gdzieś pod założony. I jeszcze mam właściwie drugą rzecz, którą też na tym spotkaniu poruszano. Otóż zdarza się, że stowarzyszenia piszą jakieś granty, czasami dość poważne, i na przykład one dotyczą restauracji kościołów, prawda? I dzieje się tak, że majątek danej kościoły, zdaje się, chodziło o basilikę, że majątek jest troszkę podzielony. Majątek jest w części kościoła, w części jest na przykład Muzeum Narodowego. I to w momencie pisania takich grantów napotyka wiadomo, własności są szalenie ważne. Czy widzicie Państwo jakiś sposób rozwiązania tego problemu? Bo nie wiem, no właśnie, czy to jest można wpisać wspólne rzeczy? Wiem, że to Stowarzyszenie Ochrony Zabytków z jakimś takim problemem tutaj ostatnio się spotkało. I to są takie rzeczy, o których ewentualnie chciałabym poznać Pana zdanie. Znaczy, wiecie Państwo, jest strasznie wiele spraw tak naprawdę. Ja powiem przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o te zabytki, one są i strategię, gdzieś pomieszane między kapitałem ludzkim, a... O nie, w strategii nie ma słowa o kulturze i o zabytkach. Nie, jest. Myśmy bardzo walczyli o to, ja nie bardzo długo i twardo i no coś tam nieco żeśmy walczyli. Niemniej, proszę Państwa, no musimy zacząć od tego, że ochrona zabytków w ogóle nie znajduje się wśród zadań województwa. Tak? To nie jest zadanie własne województwa. Tak jak zadaniem własne województwa jest na przykład prowadzenie instytucji kultury, tak nie jest ochrona zabytków. Oczywiście z wyłączeniem tych zabytków, które są naszą własnością i ich jest bardzo dużo. I ja zawsze bardzo proszę o tym, żeby pamiętać, że ten program, o którym my tu mówimy, no co Państwo głosowali? To jest łaska pańska. To jest łaska pańska. To jest program adresowany do prywatnych właścicieli zabytków. Prywatnych właścicieli zabytków. Bo parafia, czy na przykład kościół jest z punktu widzenia samorządu prywatnym. Jest prywatnym właścicielem. Natomiast wiele bardzo naszych instytucji mieści się w obiektach zabytkowych i my o nie dbamy na bieżąco, tak? Czyli ale strategia województwa jest szeroko. To jest po pierwsze. Po drugie, dotykamy bardzo trudnego problemu, który nie jest w ogóle rozwiązany na poziomie państwowym, tak? Czyli państwo zapisało w ustawie, że dbałość o zabytek jest obowiązkiem właściciela i umywa ręce. Nie, bo potem scedowało zabytki na gminy, takie jak zamek w Gniewie, na małą tylko gminę. No i tak powiem. Ale jeszcze większy problem jest, no gminy tak, ale największy problem to jest chyba w ogóle po prostu z indywidualnymi właścicielami. Ktoś mieszka no tak. na,
na Żuławach w domu podcieniowym. Gdzieś tam kiedyś ten dom na niego przypisano. Jego absolutnie nie jest tak. Porządny remont takiego domu to jest 1 000 000 zł na dzień dobry. Ale panie dyrektorze, jeżeli można, to pan wie, że pisząc nawet granty, które granty pisze nawet gmina. I ona zawsze w grantach unijnych, czy też we wszystkich projektach pisze, że to jest zgodne ze strategią rozwoju swojego terenu, to jest zgodne ze strategią rozwoju województwa, prawda? Więc no, ten zapis czasami nie niesie tylko i wyłącznie jakichś zobowiązań finansowych, tylko no tak przygotowuje się, tak punktuje się projekty, czy też, bo to nie kosztuje ten zapis zbyt wiele, te dotacje na ochronę zabytków, na te prace konserwatorskie, ratunkowe i tak dalej, których my udzielamy w tej chwili, ich podstawą w ogóle udzielania tych dotacji jest program ochrony zabytków, opracowany i uchwalony przez nas. Czyli to jest nasz własny wojewódzki program. Stworzenie takich programów wojewódzkich jest obowiązkiem ustawowym, aczkolwiek z tego, co mi wiadomo, to tylko część województw do tej pory się wywiązała z tego obowiązku i tylko część województw w ogóle uchwaliła tego typu dotacje. Wiem, że robi to województwo małopolskie, jako pierwsze zaczęło. I jeszcze kilka dni nie potrafię powiedzieć dokładnie, które. Ale powtarzam jeszcze raz, no, to, że udzielamy takich dotacji, to jest wyraz naszej troski, naszej dobrej woli, ale to nie jest nasz obowiązek statutowy. Dlatego ja muszę Państwu przypomnieć, że w tym projekcie budżetu na przyszły rok, który na razie istnieje i jest procedowany, nie ma sumy na ten cel. Nie ma. Myśmy musieli z tego zrezygnować, bo oszczędności są tak duże, że musieliśmy zrezygnować z wszystkiego, co jest poza naszymi obowiązkami statutowymi. Natomiast wracając jeszcze do strategii. Ale strategia jest tylko pan. Strategii jest cel operacyjny 1.3, unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. I tu się mieszczą przecież oczywiście na przykład szlaki kulturowe dotyczące zabytków, czy same zabytki jako ten. Znaczy tam próbowano powiedzieć, że najpierw dobro, kultura, potem turystyka, a nie turystyka, a potem. Chciałam powiedzieć, że ja napisałam komentarz do strategii. Nie wiem, czy pan dyrektor się z tym zapoznał. I uważam, że turystyka jest postawiona jako logicznie, jako najważniejsza w naszym regionie, a kultura jest jakby taką służebną panną, więc ja uważam, że czasami na kulturę i pan na pewno się ze mną zgodzi, prawda? A to, co wynika z tej gatunkowej kultury w naszym województwie, przyciągnie turystów. Ludzie będą przyjeżdżali do miast tak jak Gdańsk, jeżeli będzie taki sam jak Paryż czy Berlin, prawda? Więc ta oferta kulturalna musi przede wszystkim tętnić codziennym życiem mieszkańców. Ale ja zabiję udział w głosu. Danusia, czekaj. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę, że strategia jest dokumentem bardzo ogólnikowym, inaczej zawierałaby 3 czy 4-krotnie więcej stron. I celowo są takie ogólnikowe zapisy, jak tutaj pan dyrektor przytoczył. I teraz nasza rola włączyć się w te programy operacyjne, które są zaplanowane i przecież one są bardzo sensownie, tak jak oglądaliśmy, włączyć się i wyegzekwować te problemy, na którym nam tak bardzo zależy. Strategia. Tam wielu nie ma w ogóle takich bezpośrednich problemów, które należałoby. Natomiast tematy tych programów operacyjnych obejmują również tą tematykę i tu się trzeba mocno włączyć i dopilnować, żebyś to spadło. Ale w strategii można, ile jest problemów, które w ogóle bezpośrednio nie ma takich zapisów i można byłoby mnóstwo wskazywać spraw, które nie znalazły się w strategii, ale one mogą być ujęte w którymś z tych programów operacyjnych. Tak, i ja tutaj trzeba dopilnować tego, żeby się tam odpowiednio. A jeśli chodzi o utylitarne uzasadnienia istnienia
no, tak, kultury wyższej, to ja to podsumuję tak, jeśli się gadili, tłumaczy, żeby nie zabijali na przykład zwierzątek, kotów i tak dalej, to trzeba im powiedzieć, że inaczej będą mieli szczury, bo to jest jedna z... I to, jeśli się chce powiedzieć, że trzeba łożyć na wysoką kulturę, na restaurację zabawy, chwileczkę, słuchajcie, nagrywają nas, nagrywają nas. Aniu, nie wiem, tu pani wycelowa kamerę i nie będzie taka gnębliwa komisja. Chwileczkę, po kolei. To chcę coś powiedzieć teraz. Naprawdę. Proszę wierzyć, że myśmy tego nie odpuścili. Znaczy, to były dziesiątki spotkań, posiedzeń, szczegółowego pisania recenzji kolejnych tam etapów, przy czym myśmy mieli od początku poczucie, że jesteśmy gdzieś tam spychani zupełnie na bok, że zanim spychasz, to wiesz, że do przodu i ta kultura to gdzieś tam odskakuje na bok, dlatego że tutaj nastąpiło rozwinięcie takiej fundamentalnej kwestii zupełnie. Ja pytam, co wy chcecie osiągnąć tą strategią? Chcemy osiągnąć rozwój i nową jakość. Rozwój to ma być coś nowego, coś dodanego. A ja na to mówię, no dobrze, a z mojego punktu widzenia najważniejsze jest zachowanie pewnego korpusu instytucji kultury o wysokiej kondycji. To dla twórców tej strategii to coś, co już jest i co już dobrze działa i w ogóle nie interesuje. Tak? Interesuje coś, co powstanie nowego. Dlatego jest zapisany na przykład produkt kulturalny. Musimy się strasznie długo przed tym bronić. Bo to straszliwe określenie. Z punktu widzenia, jeżeli się stworzy na przykład nowy festiwal, tak? Festiwal, nie wiem, piosenki marynarskiej, to jest produkt kulturalny, tak? Ale jeżeli teatr Grzyna wystawi świetną premierę, z którą pojedzie w Europę, to albo, nie jest nowy. Albo opera z Weissach. Nie tak, to będzie tylko czarne jabłko. Ja nie potrzebuję żadnej strategii, ja potrzebuję więcej pieniędzy. Ja potrzebuję pieniędzy, żeby podnieść na się na jeszcze wyższy poziom. Tak? Ale nie tylko pieniądze. Mi się wydaje, że potrzebuje. Ale słuchaj, Adzi, czy namalujesz obraz, albo napiszesz wiersz. Żeby w Gdańsku mieć dobrą operę, to po prostu potrzeba znacznie więcej. A to też w Gdańsku nie mieszkają żadni wybitni europejskiej klasy śpiewacy, po prostu nie mieszkają, mieszkają gdzie indziej. Żeby ich tu ściągnąć, to trzeba zapłacić. Ale panie dyrektorze, tutaj właśnie jakby to szerzej, to jest problem szerszy, dlatego że to jest po prostu kwestia, te wojewódzkie czy urzędy nasze nie dają rady finansować, bo są jest teraz przykręcane finanse. No właśnie. Więc mnie się wydaje, że tu potrzebna jest ustawa, która pociągnie troszkę za kieszenie 1% na kulturę, 1,5% na kulturę, które by mogły finansować. To miało to chodzić, nie wejdzie, ale pani może... przewodnicząca, no problem polega w tym, że Tusk niby obiecał ten 1%, tak, tam będziemy wyżali dalej. Ale to są pieniądze, które idą do Ministerstwa Kultury. Tak, właśnie. One w ogóle nie schodzą. I idą na Muzeum II Wojny Światowej. W ogóle, nie licząc jednego punktu, który państwa zainteresuje, tak. Znaczy my widzimy bardzo ogromne wzmożenie dotacji na ochronę zabytków. Tak? Tych punktowych, tak jak do nas, na przykład, nie wiem, Kościół tam w Garczynie składa do nas wniosek, taki sam składa wniosek do ministerstwa. Istnieje obowiązek prawny informowania się wzajemnego, więc my dostajemy z ministerstwa zwrotnie informacje, komu oni przyznali dotacje. No to muszę państwu powiedzieć, że w tym roku takich pism z ministerstwa było 50 lekko. I to są różne sumy, tam od 20 tysięcy do 500 000 nawet. I tu jest zwiększenie ogromne. Natomiast we wszystkich innych dziedzinach, czyli typu jakieś dotacje, ekstra dotacje do festiwali, tak zwane mecenaty, czyli pieniądze, które otrzymują instytucje kultury nasze, ale na określony projekt, tak? Opera chce wystawić Pendereckiego, no ministerstwo mówi, ok, Penderecki, dobrze, to macie 200 tysięcy. Tego typu dotacje. To w tym roku jest ich zdecydowanie mniej. Po prostu nieporównanie mniej w porównaniu z latami ubiegłymi. I no, istnieje domniemanie, że całe to zwiększenie, które z tego dochodzenia do tego 1% wynika, to jest kilkaset milionów w skali kraju, że te pieniądze praktycznie w 90% poszły czy pójdą na te wielkie inwestycje. Tak? Czyli te wszystkie Muzea Żydów, Muzea Nauki, Historii Polski, Muzeum Wojny w Gdańsku. No właśnie, to nie jest tak, że my z tego nie korzystamy. Pośrednio korzystamy. Ale my się nie możemy dobić tego, o co zresztą się bardzo staramy i te rozmowy
z ministrem się prowadzić po prostu do znudzenia. Czyli na działania propagandowe jest złożone, a nie na żywą kulturę. Tak, żeby ministerstwo się dokładało do instytucji kultury. Oni się przez tym broją rękami i nogami. Ale a wiadomo, a ponieważ nasze wpływy, o czym przecież mówimy nie od dzisiaj, się z roku na rok zmniejszają, realia są takie, że te instytucje kultury, nasze własne, one muszą być utrzymywane z naszych wpływów, tak? To nam nikt nie pomoże. W niewielkim, minimalnym stopniu Ministerstwo Kultury, jeżeli chodzi o Muzeum Narodowe i Teatr Wybrzeżeń, na tym absolutnie koniec. No ale z drugiej strony mamy województwo, które przyciąga turystów z całej Polski i właściwie to jest argument silny, że skoro my obsługujemy tam powiedzmy jakiś problem. Tu jest wielkie pytanie, bo my debatujemy nad tą strategią, tak? W momencie, kiedy równocześnie robimy cięcia na bieżąco. Tak. Czyli z jednej strony jest to trochę rozwojenie jaźni, bo ja muszę mówić dyrektorom, że wymyślajcie fantastyczne produkty kulturalne na przyszłość, bo takie strategii, ale na dzisiaj to oszczędzajcie, bo będzie ciężki rok i właściwie trzeba tę działalność minimalizować, powściągać. No to jest rozwojenie jaźni. To prawda. Czy za tymi zapisami strategii pójdą jakieś dodatkowe pieniądze, tak? Skąd one będą, kto je będzie rozdawał, na ile tutaj zgodność z zapisami strategii będzie kryterium, to tego jeszcze nie wiemy. Tak? Zakładamy wszyscy, że tak będzie. Czyli jeżeli chodzi o na przykład kolejną transzę tego unijnego finansowania. Wiadomo, jaka będzie. W tej chwili tam się o to strasznie biją, czy to będzie na 30 lat, będzie mniej, ale jakieś pieniądze będą, tak? To czy z kolei ścieżki przyznawania tych pieniędzy będą wynikały z zapisów strategii? Ja rozumiem, że tak, że to jest taka, no, taka filozofia. W związku z tym, tak jak powiedziała pani radna, zapisy są dość ogólne, ale trzeba się teraz pogłębkować i wypełnić to treścią. No i 14 europosłów z PO głosowało przeciwko rezolucji parlamentu. Proszę bardzo, to pani właśnie ten majątek, który jest w kościołach, powiedzmy, i muzeum, i kościoła. Tak, no to jest przykład niezwykle szczegółowy i znaczy powiem pani, że to jest niezwykle trudna sytuacja. Niezwykle. Takie wnioski są z punktu widzenia Unii obarczone takim fundamentalnym błędem. Tu Kościół jest właścicielem prywatnym i tu miksowanie tego jest piekielnie niebezpieczne. To wszystko jest natychmiast uważane za pomoc publiczną. Każda złotówka. Takie wnioski albo w ogóle padają na etapie formalnym, albo nawet jeżeli przejdą, to potem są ogromne problemy i wiemy, bośmy to przerabiali w przypadku Muzeum Narodowego i Kościoła Franciszkanów. I mimo, że to jest zintegrowane budowlane, nabyła jeden budynek, to strasznie trudno jest tutaj. Unia jest niezwykle wrażliwa na pomoc publiczną, przy czym oni za pomoc publiczną uważają naprawdę bardzo wiele różnych takich zachowań finansowych, które dla nas są zupełnie naturalne. No tak dalece się posuwając, że na dobrą sprawę w tej chwili się bardzo boją w ECS-ie, że jak już to wszystko ruszy, jak ruszy ta wielka wystawa, to oni właściwie tam przez pierwsze 3 lata nie będą mogli w ogóle biletu sprzedawać na tą wystawę. Tak? No bo to już byłaby działalność komercyjna w budynku, który jest przeznaczony do celów niekomercyjnych, i tak dalej. To są naprawdę trudne sprawy. Przepraszam, ja króciutkie pytanie, bo teraz mi przyszło do głowy o tej pomocy publicznej. Jak to jest rozwiązane? Bo ja muszę się tego dopytać, ale może ty wiesz, że na przykład w takiej Szwajcarii, w tych regionach przyjeżdżają do kolesia służby konserwatorskiej, właściciela na przykład jakiegoś zameczku i mówią, ty przepraszamy pana bardzo, my musimy tutaj, jest taki jest harmonogram, musimy tutaj dokonać rewitalizacji na przykład tej części, w związku z czym pan będzie uprzejmy przygotować, no bo on jest właścicielem, jest tam, żeby się ściśnił, żeby coś tam. No i to robią, właściwie jest prywatny, robią to służby konserwatorskie i on nie bierze w tym finansowego udziału. Szwajcaria nie z Unii. Fakt, że Szwajcaria nie z Unii. Ale na południowej Francji jest też podobnie. Oni, państwo dba o konkretne regiony. Ja myślę, że samorządy tych regionów, też taka Bretania.
Tam, ale, co, tam jest każdy obiekt ułupiony. Ale musimy zdać sobie sprawę z realiów. No, ja nie mówię o finansach i o poziomie cywilizacyjnym. Ale wiecie Państwo, tak, że miasto na przykład jak Lublin nie był zniszczony w czasie wojny. Właściwie całe miasto jest zabudowane. Przecież Starówka Lubelska, każda ulica jest 16-17. I to wszystko się tutaj udało odkrywali. Nie ma takich pieniędzy, żeby to samo miasto to... Bo Zamość zadbał o swoje. Słuchajcie, możemy zakończyć tą dyskusję, bo to będzie następna komisja. Jeszcze mam do pana dyrektora jedną sprawę. Przyszło pismo od przewodniczącego komisji rewizyjnej do nas. I byśmy chcieli tę sprawę następnej komisji rozpatrzyć, do mnie i do naszej komisji oczywiście. I tak ono brzmi. Na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu takim i takim pan Tomasz Korzeniowski, prezes Gdańskiego Dorosłego Opieki nad Zabytkami, przedstawił problem współpracy przy pracach konserwatorskich pomiędzy Bazylią Mariacką i Gdańskim Muzeum Narodowym, jednostką organizacyjną, należy mu się to się do tego jakoś odnieść. Podległą samorządowi. Ale to dzisiaj mamy się odnieść? Nie, ale ja mówię o tym. To jest to, co ja mówiłam. Ale my będziemy musieli na ten temat odpowiedzieć. Ja już pani przewodniczący, na prośbę pana marszałka, ponieważ pan Korzeniowski był wcześniej u marszałki. Z taką skargą na Muzeum Narodowe. I pan marszałek prosił mnie, żebym jako taki mediator się z nim spotkał. No bo tu jest tak. To spotkanie się odbyło. Sprawa jest po prostu kuriozalna w naszym sposób. Bo tak, jak Państwo wiecie, Bazylika Mariacka domaga się zwrotu przeróżnych ruchomaliów. Przede wszystkim elementów wyposażenia, które rzeczywiście do 1945 roku były w muzeum, w Bazylice Mariackiej, a potem zostały zabrane na podstawie różnych ustaw, między innymi ustawy o mieniu po niemieckim, i tak naprawdę oś konfliktu to jest Bazylika Mariacka, Muzeum Narodowe Warszawy, gdzie są najcenniejsze rzeczy, jest ich bardzo dużo. Te rzeczy, o których mówimy teraz, to są depozyty, które Muzeum Narodowe w Gdańsku oddało Bazylice Mariackiej, ale nie na własność, tylko na zasadzie depozytu. I Bazylika Mariacka chciałaby znieść ten depozyt. Tak? Do tego się sprowadza koncept. Oczywiście gdzieś w tle jest zadawniony postulat Bazyliki Mariackiej, żeby Muzeum Narodowe zwróciło tryptyk Memlinga. Są to stateczki. Tak? Kościół bardzo by chciał, żeby ten tryptyk był w Kościele Mariackim. Tylko że muzealnica mówią na to, że nie ma żadnych podstaw prawnych, gdyż ten obraz został przekazany do Muzeum Miejskiego jeszcze przed wojną grupą. Już wtedy uznano władze kościelne. To był inny kościół, to był kościół protestancki. Jako podmiot prawny to był inny podmiot. Ale oni już wtedy uznali, że w Bazylice Mariackiej nie ma wystarczających warunków, że dzieło może grozić zniszczenie i należy je przechowywać w Muzeum Miejskim. I wtedy, nie potrafię powiedzieć dokładnie kiedy, w latach chyba 20. trafiło to do Muzeum Miejskiego. Natomiast jeżeli chodzi o te depozyty, to dyrektor Muzeum Narodowego, pan Bonisławski, deklaruje pełną wolę współpracy, natomiast procedury dotyczące wykreślenia z rejestru muzealnego muzealiów są bardzo sztywne. To nie jest tak łatwo skreślić coś z rejestru. Na to się musi zgodzić minister. Minister się zgodzi tylko wtedy, jeżeli będzie miał pełną dokumentację, wszystkie odpowiednie dokumenty. Tymczasem Bazylika Mariacka nie zgadza się na wpuszczenie na przykład Komisji Konserwatorskiej z Muzeum Narodowego, która sprawdzi z tych depozytów potrzeby, opisze itd. Dlaczego się nie zgadza? Dlatego, że ksiądz Fuad Bogdanowicz od wielu, wielu lat zajmuje takie stanowisko, że to jest jego. Tak? To jest jego, to zostało skradzione. On ze złodziejami nie rozmawia, on nie będzie się zgadzał na warunki, które stawia złodziej. Bo to jest tak jego. No
No tak, ale to jest nierozsądne po prostu. No tak, ale jak się nie zgadza na te warunki, no to nie zgadza się na to, żeby ktoś inny mu przychodził i to opisywał. Pan Korzeniowski mówi wprost, przecież przychodzą nam wsze, to chyba widzą, że stoją te muzealnia, tak? No jakaś tam rzeźba, no widać, że stoi, ale czy ona jest... Dokumentację ma. To nie jest to samo. Czyli tutaj jest to sytuacja dość trudna. Owszem, na koniec tej rozmowy doszliśmy do jakiejś tam w miarę pojednawczej konkluzji, czyli pan Korzeniowski się zgodził na to, że przyjdzie komisja, że opisze. Ale wiecie państwo, to, że... Przepraszam, nie do końca. Pan Korzeniowski powiedział, że on wróci ze swoich władz Kościoła, przedstawi tą sytuację i dopiero wówczas odpowie, czy uzyskał zgodę na wpuszczenie Komisji Konserwatorskiej Muzeum Narodowego, żeby oceniła stan faktyczny tych obiektów. On mówi, że dobrze, że on rozumie i on przedstawi tą sytuację władzom. Ja przepraszam, dodam coś. Ja w rozmowie z Korzeniowskim powiedziałam tak. Panie Tomku, faktycznie Memling był kiedyś w kościele mariackim, ale mogę za tym optować jedynie w przypadku, jak pan ten śmietnik z mariackiego usunie to, co wisi na ścianach. Ktoś namalował papieża, Bóg to na ścianę, obecny. Ktoś coś tam gdzieś też, albo my nie mamy magazynu. Ja mówię, to nie jest żadne wytłumaczenie. Niech pan jest historykiem sztuki, podobno jako historyk sztuki. Niech pan zadba o wystrój mariackiego, albo zgodny z konkretnie wybraną epoką, albo zgodny, albo po prostu z pewnym imażem, że mogą być różne epoki, ale ogólnie musi być wykreowany imaż kościoła mariackiego. I najpiękniejszy był, jak był pusty i stała tylko w kaplicy surowa Madonna, niczym nie ozdobiona. Podałam mu parę przykładów. Ekspozycja Bliny, przecież to się włos jeży. Ekspozycja Madonny na ciemnowiśniowym pluszu, kiedy tam powinno być przejrzyste srebro koło niej. Ona powinna być rozświetlona. A obok wiszą jakieś obrazki, nie wiadomo skąd wzięte. Ja mówię, jeśli pan robi z tego mariackiego taki śmietnik, bo to jest pana decyzja, bo pan jest głównym konserwatorem, to ja będę namawiała marszałka i wszystkich, żeby byli przeciwni jakimkolwiek zwrotom, jakiekolwiek depozytom. Bo by to wszystko marnie. Ja się nie dziwię tym muzealnikom, że oni ich naprawdę oni mają skrupuły z oddaniem, jak oni widzą, jaki jest gust estetyczny obecnych. Ale to nie żaden gust, to jest po prostu wszystko. Ale i skutki tego. To jest tragedia, bo jest śmietnik, wchodzi do mnie. Ja jeszcze z Adzią mam jeszcze jedną sprawę. Przestrzeń też to jest zdezintegrowana. Nim zakończymy naszą komisję, wiesz, taką ważną dla artystów. Mianowicie przychodzą do mnie artyści, którzy mówią, że nie mają galerii, w których mogą sprzedawać pracę, jak również kolekcjonerzy, którzy mówią o tym, że nie mają gdzie prac kupować. Galerie sklepiki, oprócz się galerii Bałtycka i galeria Manhattan. I są jeszcze galerie takie, które komercyjnie sprzedają pieski i kotki. I przychodzą, mówią, mam tu nawet dokumenty, jakieś tam kopie pisów, które wysyłali do różnych prezydentów i tak dalej. Sytuacja wydawała mi się tak niejasna, że postanowiłam poprosić Urząd Marszałkowski i żebyśmy wysłali ankiety do artystów, którzy chciałabym, żeby podali kilka wiadomości, kiedy sprzedali ostatnio pracę i jaka jest ich sytuacja w sensie pracy twórczej. I rozpoczniemy taką ankietę, którą ja po prostu wam o tym mówię. Dlatego, że być może to będzie również służyło departamentowi. Tak, bardzo prawda? To jest bardzo dobra akcja. Stworzymy taką, dlatego urząd wyśle, to już mam zgodę, że po prostu chodzi o to, że jeżeli ktoś jest na emeryturze, żeby przedstawili swoją wielkość emerytury, kiedy ostatnio sprzedana praca, gdzie ta praca, jakie zamówienie publiczne otrzymali, albo zamówienie prywatne, o jakiej tematyce, bo bardzo dużo jednak robi właśnie te wszystkie, co wypełnia kościoły, te rzeźby, malarstwo, to są robione, wiecie co, po prostu, jak to się mówi, człowiek splunie i zrobi jakiegoś, nie tylko kotka i pieska, ale namaluje papieża, a krzyżyk, Chrystusika, jednego, drugiego, trzeciego. Chodzi o to, że mówimy o tej kulturze wysokiej i ja myślę, żeby było czym te przyszłe muzea wypełniać. Ale żeby nie robić wystaw, trzeba przeżyć. Przeglądów Walczewskiego w Galerii PGS-ie,
czy też nie sprowadzali innych wystaw z Niemiec, 19 malarstwa. Ostatnio widziałam na przykład najlepszego w Europie. Ale to już nie będę wspominać. Po prostu i żebyśmy nie jeździli do Berlina na do oglądania sztuki współczesnej, to może byśmy zrobili tą ankietę. Taką sprawę wam przedstawiam. Dziękuję bardzo.